Już został przekazany, Mirek. O, proszę, jest. Mówiłam, że będzie. Komisja oborowa, tak, to zrobią pani nie. Ale to jest okręt wojewódzka, kochana. Wojewódzka. Ja to nie mam taką skalę. Jeszcze gdzieś tam taki A, Tomczak. Dokumenty śledztwa. I ten bebi czy to jest? No w Kasiu. Chce zbliżenie kasy? Agnieszka. Nazwisko, imię, to wszystko. A pan tym się profesjonalnie zajmuje? Z czego na ten okręg wiejski będzie wypadało około 120-130 tysięcy. Reszta to jest właśnie miasto, gdzie jest cały okręg. Czyli to jest wiejski i miejski? Wiejski i miejski. Tak. A Solidarność na Zielono, to jest wiejska, czy to jest... To są rolnicy indywidualni. I oni mają zamiast chorągiewki, mają kosy. Właśnie. Wczoraj w telewizyjnym ktoś zwrócił uwagę, że te kwiatki są czerwone, a to jest kosa, którą można jeść w Chinie. Robi komisję obwodową. Rzecz robi, to jest tyle i spotkanie.
Jest, a i nasza kasierka. Bardzo istotne. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, może coś o co się napił. Albo woda sodowa, herbata, cokolwiek. Jest kawa, zaraz, chyba już kawa jest zresztą. Dobrze. Kawa, już. Ale woda. Już teraz tutaj pana profesora pomęczą, bo tutaj o przywiedzi. O, może od razu za nim jeszcze. To jest dla naszego komisarza. Dotyczący książki przywiedzi od pana profesora. Natalia Szulczyk. No to znaczy, Tadeusz Szumowski. No ja dostałem właśnie pytanie od pana profesora właśnie tą książkę. Wyszło. A to widział może nie, jeszcze nie widział, zaraz mu pokażę. Dla mnie gdzie tam jest wiązaliśmy w Kalifornii, na Stanfordzie. Mianowicie stojąc w księgarni na uniwersytecie, pytam jeden drugiego, czy tutaj są dla pana profesora książki. I nagle nazywa się do nas jakaś Amerykanka po polsku i mówi, może... Ja cię powiem, że podpisy to proszę podpisać. Panie profesorze, to jest książka, która dzięki temu została wydana. A tak, pamiętam. Dostali, tak, podziękowania, ponieważ ja to... To jest sam? Jest to pierwszy tom, drugi tam po prostu... Został zaprezentowany. A pan profesor widział tę książkę? Więc pan zaczął opowiadać o Kalifornii, że co? I taka pani nas podeszła i mówi, że ona jest... Nie da to. Dobrze. No i słuchaj. I on mówi, że może coś może pomóc. I okazało się, że ona robi doktorat na Stanfordzie z naszych samorządu i była w tej chwili przyjechała do nas do Polski, była u nas w Ursusie. Amerykanka. Tak, Amerykanka. A dzięki, bo myśmy zaczęli mówić o panu profesorze, o książkę pana profesora. No ona nas po prostu podeszła, czy nam nie możesz mówić. Dzień dobry, pan profesor. Bardzo ciekawą znajomą. No to jest w tym okręgu na Ochocie. Sytuacja jest jak zagartwiona dla Solidarności, dla Komitetu Obywatelskiego, ponieważ nie ma kandydatów niezależnych na stronie, którzy byliby również z Solidarności czy do opozycji, tak jak jest Siła Nowicki, czy Moczulski, czy Jan Waszkiewicz we Wrocławiu. Tutaj nie ma nikogo pozostać. Że kampania jest właściwie tylko przeciw panemu Czerwonemu. Jest tam. Dobra, to ja a czy są jakieś sondaże, jeżeli liczy na stacji wyborczej? Myśmy zrobili taki wstępny sondaż, mniej więcej 5 lat temu. Ale kto to nam odrzucić? Zostało przebadane około... Nie ma... Nie, nie. Trzech umów. Tak. Takie pytanie, czy pan zna Jana? Wyglądało w ten sposób, że Jak 60% na faceta, tam dwa tygodnie do wyborów. I to jest wasza zjadysk.
To znaczy raz, że zrobiliście kolosalną robotę, oczywiście macie mnóstwo przed sobą, ale taki, takie wyniki są w ogóle komisja w ogóle to jest wspaniała rzecz, 60%. No poza tym ważne jest znaczki, ilu z nich zna Lewski. Z tym było gorzej, dlatego że w momencie, kiedy robiliśmy ten sondaż, to jeszcze nie znaliśmy, kto jest od kandydatów. Bo Solidarność znacznie wcześniej zgłosiła swoją listę. Tak, swoją listę nie mieliśmy. Tak, czy pani widział tam z tyłu? Tak, ale tu jest łamane. To jest trzecia. Jerzy Piotrowski. Warszawa. Panie profesorze, jeszcze więcej okazji. Jak pan mówi jeszcze o tych kontrkandydatach, to chciałem jakby uzupełnić, że wszystkich 60% osób, które znały Janasa, większość deklarował, że będzie na niego głosował. Natomiast osób zdecydowanych głosować na stronę przeciwną partii, gdzie Jasza Magdyn, było w naszej dzielnicy 1%. Konkolowa, w innych dzielnicach 5. I to są te trzy osoby, które są formalnie zgłoszone. Jednego poważnego. To jest ostatni dowódca Legionu 303. Tak. I on jest kontrkandydatem? On jest kontrkandydatem na bezpartyjnym, tak. Ja z nim rozmawiam. Z tym, że oczywiście, no właśnie, z tym, że no to nie wiem, no człowiek nagle sobie przypomniał, że mógłby w polityce robić. On jest znany w dłużej. Nikt nie musi. On się skoczył po prostu tak nagle spontanicznie, czy jego odsunięto? Jego zbogi. Większość ludzi tego typu, którzy mają nazwiska znane, ale nie z polityki, jest po prostu zainspirowana przez władzę, żeby odciągać głosy kandydatów niezależnych. Prawdopodobnie tak było w tym przypadku, dokładnie nie wiadomo, nie zwiedzał się. Tak. Ja próbowałem nawiązać ten kontakt, żeby zobaczyć, co się dzieje, i zdecydowanie ten kontakt nie został podchwycony z tamtej strony. Ja proponowałem, wiesz, jakieś takie spotkanie, no zobaczyć, wiesz, no, żeby sobie tam nie robić za dużo przykrości. Nie, absolutnie nie. To jest ostatni dowódca 303. Tak, jeden z ostatnich. Tak. Ostatni dowódca 303. Tak, ostatni dowódca 303. Jak on się nazywa? Łokciewski. Całego dywizjonu. To jest ciekawe, czy to jest to pan prawny. To nazwisko mi było doskonale znane. Ja jak to usłyszałem, to ja pamiętałem, że on rzeczywiście był właśnie w ciągu przez 6 lat. I on właściwie, jak go rozwiązywali, to on był wtedy w tym momencie, to był ostatni. Kiedy do Polski wrócił? On wrócił, nie, tutaj czytałem jego chyba w 40 latach. Z tym, że on latał, potem go odsunęli, przez też latał, znowu latał, ale nie siedział. Ale to latał w wojsku, czy? Latał w wojsku. Tak. On jest pułkownikiem w ogóle. Chcę zasłużyć dla władzy ludowej, wiesz, na przykład, może ciekawe informacje, wszystko jest właśnie możliwe w tej sytuacji. Z reguły dowódcy, wyżsi oficerowie po powrocie z zachodu z jego pudła. To jest ogólna reguła. Tutaj, jeżeli chodzi o ten procent, którzy rozpoznają imię, to najmę Kuczynski. On byłby wysoki w Ameryce, ale w tej chwili tutaj strona opozycyjna nie ma takiego najważniejszego narzędzia, jakim są krótkie, rozproszone reklamy telewizyjne. Programy są skoncentrowane w takich blokach, które są w sumie nudne. No, pokazuje się gdzieś 5 czy 8 kandydatów, jeden za drugim przez pół godziny. Mało ludzi to prawdopodobnie ogląda, mało ogląda uważnie. Nie ma takich wejść na pół minuty agresywnie gdzieś w środek, nie chciał pamiętać. Tak, tego zupełnie nie ma. Tego, co nadaje ton właściwie wielu kampaniom na Zachodzie i co by bardzo pomogło właśnie zrobić to najmniej podwyższyć. Bardzo. W miarę naszych możliwości oglądowych, na przykład widzieliśmy ten telewizor, który nam leci tam na zewnątrz, gdzie mamy właśnie filmy ze spotkań czy senatorów gdzieś tam właśnie w Tarczynie, w Michałowicach czy gdziekolwiek i to leci wiesz na okrągło. Ale to jest tylko tutaj nasz punkt. W tej chwili trzeba dotrzeć tam, gdzie jest najtrudniej. To znaczy do ludzi w ogóle nieaktywnych społecznie, do jakichś dziur zabitych deskami, do jakichś wsi. Kościół. Poza tym rzecz cudowna, co się zrobiła, to jest w ogóle moim zdaniem jakiś ewenement, to jest na przyszłość do dociągnięcia. To się we wszystkich tych małych miejscowościach, właśnie naszego przykładowego okręgu, zawiązały się komitety obywatelskie.
We wsiach, które... Spontaniczne, tak? Spontaniczne. Tak, czasami to była taka improwizacja... Raczej przez nas, bośmy jechali na jakąś taką, gdzie była cisza, spokój, nic się nie działo. I szliśmy do księdza. Ksiądz tam po pół godziny wyciągał księgi paragrafy. Mówi, no jest tam prawda, jakiś tam mieszkaniec, który kiedyś chciał się zapisać do Solidarności, ale nie zdąży, bo przyszła wojna. No ale on może jest, może jeszcze drugi. Myśmy łapali tych cztery osoby, mówiliśmy o co chodzi. I za trzy dni owe wspaniały komitet powstał. 20-30 osób. Już są, mieszkają na Zanafesty. Wyszek przyjeżdża do tego Nadarzyna, gdzie naprawdę jest to uśpiona wieś. Jest 200 osób. Jest malutki, malutka, wydawałoby się takiej wiosce. Ja byłem w dwóch ośrodkach koalicyjnych i poszedłem na jedno spotkanie koalicyjne. Byłem w ośrodku Pastusiaka, więc tam siedziała po prostu jakaś osamotniona pani. Ta minister była duba w nosie po prostu. Była w ogóle zdziwiona, że ktoś się zjawił. Więc wziąłem trochę literatury i zostawiłem notatkę po angielsku Pastusiakowi. Celowo po angielsku, po prostu chciałem odwiedzić, zobaczyć, jak on prowadzi swoją kampanię. Potem poszedłem do ośrodka miejskiego na Marszałkowskiej. Tam były jakieś dwa czy trzy typy z Podziemnej Gwiazdy. Absolutnie też siedzące, z podełba patrzące. W ogóle też zdziwione, że to się zjadził. Więc ja się pytałem, gdzie są wyborcy? Oni mówią, na ulicy. Ja mówię, dlaczego nie tutaj u was? No, bo po pracy. No, ja przed chwilą byłem w ośrodku stolicznym Solidarności, tam pełno wyborców. No i popatrzyłem, mówił, no, pan to pewno z zagranicy, co? A teraz przed chwilą poszedłem na spotkanie wyborcze Konkola. Więc się tam zjawiłem. Szereg krzeseł, rzędy krzeseł, stoi jakiś pan, rozmawia z jakąś panią. Więc ja mówię, to jest spotkanie wyborcze doktora Konkola. On mówi, odłożone do wtorku. Konkol mniej więcej rok temu ogłosił się przyjacielem Żydów. Ja wiem, tak, tak. Troszeczkę spóźniony w terminie. To jakieś 20 lat mniej więcej. Właśnie, tak. Na spotkaniu wyborczym profesora Wiatra. On to jest kandydat. Miał być, chyba w końcu nie jest. Jeszcze przed, w okresie zbierania podpisów. Do audytorium maksimum, największej sali uniwersytetu, gdzie jak dobrze uchwałem sobie się zmieści ponad 1000 ludzi, przyszło 9 osób podobnie. 11 jakieś takie informacje. Tutaj na Ochocie sytuacja jest wygodna, ja to powtórzę, także dlatego, że w ogóle w Warszawie nie ma opozycji wewnątrz, nie ma wyraźnej opozycji wewnątrz opozycji. Jest inaczej niż w Gdańsku, w Łodzi. Łodzi. Ale Kuroń jest trochę zagrożony, prawda? Tak, z tym, że to jest właściwie indywidualna akcja mecenasa Siemienowskiego. Natomiast. Ale zbiorowa zdaje się przez pewną część. Tak, tak. Na Rzeczbożu są kościoły, w których zakazano głosowania na Kuronia, są kościoły, w których zakazano zbierania podpisów na Świętokrzyskiego. Także jeśli chodzi o nas, no to no my już od mniej więcej miesiąca, ja mam praktycznie codzienne, czasami dwa razy dziennie spotkania. To jest niesłychanie ciekawe, bo jeśli ja jadę do jakiejś wsi i tam przychodzi, potrafi przyjść 200-300 osób ze wsi i oni. Ja myślałem na przykład, że w mieście, tam w Grodzisku miałem duże spotkanie na dużej sali, jest dużo ludzi. Myślałem, że to jest w ogóle 3 godziny. Myślałem, że to będzie wszystko, co w ogóle, to już maksimum tego. Taki wsi mnie, tych 200 ludzi, to mnie 3,5 godziny mordowało. Ja mówiłem całe 3,5 godziny. O co się odpowiadając głównie pytali? Na o co się głównie pytali? O wszystko. O to, czy weźmiemy i ukażemy komunistów za te 40 lat. O armię radziecką. Pytają też o mniejszości narodowe. Pytają o inne kraje. Ale jak pytają o mniejszości narodowe, to co mają na myśli? No to różnie, bo na przykład oczywiście pytają, no a jeśli, no czy u nas są mniejszości narodowe, czy oni mają wszelkie prawa, albo na przykład agresywnie. To tak też czasami się zdarza, ja miałem takie pytanie. A proszę pana, no ja znam tutaj Ukraińców i oni mają sprawę, oni znają swój język i w ogóle się nie mają tutaj żadnych utrudnień, nie wydaje się, że nie ma żadnego powodu, żeby im tutaj jakieś specjalne prawa i tak dalej. On na przykład od tej strony, tak? Trochę to jest bardzo różnie. Z tym, że muszę powiedzieć, że niesłychanie mnie
przeciwko Żydom. Ja miałem takie pytanie, kilka tysięcy ludzi w Ursusie w zeszłą niedzielę i dwa razy pytanie, a co Solidarność zrobi, żeby tych Żydów było mniej w rządzie? Więc takie pytania też. I ja na przykład ja odpowiedziałem. A czy pan coś, że to jest prowokacyjne, czy to jest spontaniczne? Nie, to ja do mnie podeszła nawet ta kobitka. No. Nie, to młoda dziewczyna, dwudziestokilkuletnia. W Ursusie jest probost antysemita, o czym się dowiedziałem niedawno, bardzo okrężną drogą przez osoby z zachodu, które go odwiedzały, wobec których był bardziej szczery niż wobec kogokolwiek. Ale nigdy się nie, tym nie ujawnił. Nigdy nie było tak, że publicznie wiesz. Publicznie nie, ale może w gronie wiesz. W radzie parafialnej może o tym mówię, nie ty nie wiesz. No, wskórny element antysemityzmu. Natomiast na przykład ja. Proszę? Okosińskiego wielokrotnie w ogóle, tak, Jerzego. A o co im chodzi? A tą książkę? A na przykład właśnie. Czy był w Ursusie? Też. Był w Ursusie. Tak, czy z planami budowlanymi, bo on jest jednocześnie biznesmenem. No tak, on chce założyć tą spółkę. On z panem, żeby. On mówi tak, pogadajcie z profesorem, żeby. Tak, on chce mnie do tego wciągnąć. Ja pan mówił. Bardzo dobry interes, panie profesorze. Ale jest profesorze. Ja wiem, że on jest dobry pisarz, a czy on to jest dobry pisarz? Dobry biznesmen, to wiadomo, ale właśnie. Ale może na jego się udział kilku bankierów, także to tak. Prawdopodobnie oni to ciągną z obłoków na ziemię, a jednak nie zniechęcili się. Tak. No bo my chcielibyśmy tutaj na przykład budować domy dla robotników, tak. I tutaj jakieś takie wspólne przedsiębiorstwo, joint venture na przykład z Ursusem założyć, no bo chcieliśmy pokazać, że w ogóle jest możliwe rozwiązanie tego problemu, tak bo jest. To jest na takie, żeby ten koń pociągnął, to może ta reszta też tak, pójdzie za tym, zachęcić. A to ja zadam wam pytanie, może to pan profesor nie to ciekawe, czy te zapisy ze spotkań wyborczych są analizowane jakoś ilościowo na proporcje tematów, ile jest na przykład prac ekonomicznych, ile innych, bo to ułatwia potem prowadzenie kampanii wyborczej. W tej proporcji można potem atakować. Nie są, zdaje się, ja zbieram te kartki, z tym, że to jest różna organizacja, bo w niektórych jest na kartkach, w niektórych po prostu ludzie wstają i mówią, to jest bardzo różnie. Także no właściwie to ty masz rację, że to właściwie powinna być prowadzona taka, to jest jakby dla nas na przyszłość, dlatego z tym, że ja na przykład pamiętam większość tych pytań, bo one się jednak w jakiś tam sposób, no, prawda. Dzisiaj rano w Rybinowie wszystkie pytania były raczej na te tematy ekologiczne. Bo to była w ogóle ekologiczna, taka młodzież sobie robi. Bo to w ogóle nie było spotkanie przedwyborcze. Ja tam mam inne spotkanie przedwyborcze. Na takie spotkania przychodzi dużo więcej ludzi. To po prostu sobie młodzież z jednej szkoły, tacy bardzo fajni młodzi ludzie. Bardzo zaangażowani. Tak, oni bardzo zaangażowani, ale to chłopcy, tacy z liceum i ze szkół. Oni tam protestują i robią taką organizację ekologiczną, bo tam im budują elektrociepłownię, która by zatruwała te tereny. I to po prostu jest tak, że oni, my ich tam popieramy, bo to jest, rzeczywiście ma to sens. Po drugie, to jest wspaniale, że ta młodzież się chce angażować, bo nie jest tak, że to powszechnie ta młodzież się angażuje, prawda? No ta co, jak nasz Mariusz, dwudziestolatki, to nie tak ich no, wielu jest. Dobrze, że w ogóle są, ale to nie jest tak, że to prawda, oni tu wszyscy się jakoś angażują. Więc ich my tutaj popieramy, bo chcemy stworzyć, bo wiemy, że w Brwinowie, na tej bazie, w ogóle stworzy się bardzo silny nacisk społeczny, w ogóle na inne rzeczy, bo oni już zaczynają mówić nie tylko o sprawach ekologicznych, również o innych sprawach, a nawet ci młodzi ludzie pokazali, a jakie domy są, zobaczcie w jakim stanie są te domy, prawda? A ja im tutaj ciągle mówię o tym, że słuchajcie, musimy zrobić demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego, podporządkować tutaj władzę tym samorządom. Tak, pan o tym wspomina, tak, pan właściwie rozszerzył zakres. Ja rozszerzyłem, bo ja ciągle to pokazuję, że to, słuchajcie, że to będzie tak, że wy nawet to będziecie robić te wszystkie akcje, to bardzo dobrze, ale wy musicie do tego dostać tą siłę, którą daje działanie społeczne. Tak, i tak. Możliwość wpływania na władzę. Ja im to ciągle mówię. Ta sieć komitetów obywatelskich, utworzona w całej Polsce, nieraz schodząca do małych jednostek terytorialnych, nie wiadomo jaką będzie miała przyszłość, ponieważ przekształcenie, jej sformalizowanie, przekształcenie w partię nabudowaną na Związku Solidarność, tak jak Labour Party na CUC powiedzmy, jest w Polsce niemożliwe. To znaczy, bo Labour Party jest jedna wśród wielu partii angielskich. W Polsce również w opozycji musi być wiele partii, bo tak jest ukształtowana świadomość narodowa, jakie są tradycje, są sprzeczne interesy. A zatem, co będzie z tymi komitetami obywatelskimi, które zostały utworzone w duchu takim jednolitofrontowym, a wszyscy się zjednoczmy, żeby tego czerwonemu dołożyć. Teraz będzie okres, kiedy z tej jedności
W bólach wyłoni się wielość, kilkupartyjność polskiej opozycji. Zwracam to uwagę, bo w najbliższych miesiącach, w najbliższym roku będzie dochodziło z Polski do pana profesora wiele sygnałów, zapewne nawet o ostrych konfliktach pomiędzy różnymi grupami, tendencjami. Wydaje się, że już teraz widać ten rodzący się problem. A na razie przynajmniej tu na Ochocie jest Sylanka i wszystkich nie, bo w ogóle... Na Żoliborzu nie. No, a po wyborach czego się właściwie można spodziewać? Jeżeli Solidarność te wybory wygra, a to się zanosi, to będzie miała solidną pozycję w Senacie, prawda, dominującą, no i uczestnictwo w Sejmie, z tym, że prawdopodobnie w pewnym sensie ZSR i SD będą się troszeczkę wyzwalać. Właśnie. Będzie tworzyć sytuację nieco płynną. Już są porozumienia z SD takie. Już Wałęsa się spotkał z nowo wybranym szefem SD. Ach tak. Tak? A kto to jest? Jóźwiak. To jest człowiek skompromitowany funkcją ministra, czy wiceministra, nie pamiętam, w rządzie Messnera. Człowiek wybrany teraz nie wiadomo dlaczego. Jedni twierdzą, że na złość aparatowi, który ostatnio rządził, nie wiadomo. Wałęsa się z nim spotkał, czyli wcześniej były jakieś poufne rozmowy oczywiście, o których na przykład nie wiem, ja nic nie wiem. Następnie Lityński, szef Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, napisał w Gazecie Wyborczej kilka dni temu. W tych i tych sprawach nie jesteśmy, nie, jest nas więcej niż 35%, bo jest jeszcze SB. Krótko mówiąc, są potwierdzenia tych domniemań, które były od samego początku, jeszcze sprzed okrągłego stołu, gdy po raz pierwszy pojawiła się idea 35-40%. Że będzie próba porozumienia na szerszej bazie, znaczy zrobienia większości z mniejszości. Tyle, że co to oznacza? Przesuwanie się wówczas programu, a przynajmniej programu w pewnych konkretnych sprawach, powiedzmy stanowiska klubu obywatelskiego w parlamencie, w stronę władzy, czyli powstanie dystansu w stosunku do bazy społecznej. I to jest ten dylemat, główny, jak sądzę, dylemat pierwszego okresu działalności nowego parlamentu. Gdzie ta grupa posłów, bo senatorów to nie dotyczy, grupa posłów Komitetu Obywatelskiego wytyczy sobie drogę pomiędzy próbą budowania większości z SD, ZSL-em, katolikami reżimowymi tak zwanymi, a własną bazą społeczną, która to baza społeczna będzie się radykalizować, ponieważ będzie pogorszenie sytuacji gospodarczej. Ja się zgadzam, że tutaj to oczywiście, że będzie taki proces. Ja nie sądzę, żeby była konieczność przesuwania się Komitetu Obywatelskiego, znaczy tej grupy posłów Komitetu Obywatelskiego, może z tamtej strony raczej będzie przesuwanie. I chyba raczej dążyć będziemy w takim kierunku, znaczy żeby tamta strona się w tą stronę przesuwała. My może lekko, ale może nie. A jak będzie z wyborami prezydenta? No z prezydenta jest to problem, bo my mówimy, że my będziemy głosować. Że my będziemy głosować jednak jako Solidarność przeciwko Jaruzelskiemu. Dlatego, że jednak mimo wszystko ten człowiek jest odpowiedzialny za stan wojenny. Z drugiej strony oni mają jeszcze póki co możliwość wybrania tego swojego kandydata. I dobrze, jeśli już Jaruzelski ma przejść, to niech przejdzie minimalną większością. Przy tym może być... Czy to jest stanowisko osobiste pana, czy to jest ogólne? To jest stanowisko moje, ale to nie jest tak, że ja jestem tutaj odosobniony w tych rozważaniach. Znaczy my mówimy sobie tak, że przecież póki co no nie mamy pewności, że tego człowieka i tą grupę nie świerzbie tak ręka, żeby do tej kabury znowu sięgnąć. Że muszą zajść fakty i dopiero wówczas może my mówimy tak, że jesteśmy katolikami. Kościół nas uczył przebaczania. Tak jest, tak? Może przebaczymy, ale to muszą stać się fakty, a nie słowa. Chciałem dodać, że to jest stanowisko chyba znacznej części, no nie powiem większości, ale wielu kandydatów Komitetu Obywatelskiego, ale nie samego Wałęsa. Wałęsa powiedział, że rozważa, że nie podjął decyzji i że nie wyklucza, że sam zostanie zgłoszony. I arytmetyk... W tej rundzie tak. Tak. Tak, to jest oświadczenie nowiny Konopki w imieniu Wałęsy oraz Wałęsy osobiste w Brukseli chyba, nie wiem, gdzieś zagrałem. Czy to miałoby jakiś sens,
tym etapie? Arytmetyka pokazuje, że gdyby Komitet Obywatelski w Sejmie osiągnął całe, czy prawie całe 35% przeznaczone dla bezpartyjnych. I przepadło. A stronnictwo, następnie, gdyby osiągnął zdecydowaną większość, czy prawie całość, czy całość miejsc w Senacie, to wówczas w Zgromadzeniu Narodowym, czyli połączonym Sejmie i Senacie, wystarczyłaby fronda Stronnictwa Demokratycznego, ażeby Wałęsa mógł wygrać z Jaruzelskim. Bo jeszcze jest jedno, panie profesorze, że no, gdyby przepadła lista krajowa, a przynajmniej tak, ja wiem, większości, tak, to nasz procent skacze. No dobrze, a dajmy na to. Wałęsa staje się kandydatem, przechodzi w tej sytuacji w Sejmie. Wtedy staje się sytuacja, w której prezydent ma sprawdzić wojskiem i policją, tak, a wojsko i policja będzie przeciwko niemu. To jest sytuacja właściwie na przewrót nastawiona. Przewrót polityczny i znowu jakieś użycie siły. Więc czy to jest właściwie celowe? To trudno powiedzieć, bo to zależy od wielu poufnych. Jest w ogóle od roku co najmniej nastał w Polsce czas tajnej polityki, która kampania wyborcza idzie w ogóle obok i poza nią. To pan profesor musiałby zapytać kogoś innego o ewentualnych jakichś blokowaniach w tej sprawie. Więc pan sam mógłby wykonać teoretycznie woltę polityczną.